witam. Wracamy do cyklu Sam na Sam. Moim gościem, jak zresztą widać, Jarek Fojut. Witam, Jarku. Witam serdecznie, witam wszystkich. Sam na Sam było zawsze tak, że zwiedzaliśmy fajne miejsca Szczecina. Dzisiaj jesteśmy na Wojska Polskiego, w takim miejscu nie do końca reprezentatywnym. Kiedyś tutaj się więcej działo, ale chyba ty będziesz musiał wyjaśnić, dlaczego akurat tutaj jesteśmy. Zdecydowanie więcej, choć muszę powiedzieć, że się dużo zmieniło. Ja często tędy przyjeżdżałem i się tak zastanawiałem, gdzie było to miejsce, gdzie przyjeżdżałem co wakacje i spędzałem tutaj czas u babci. I teraz jak tutaj już jestem, to w sumie pierwszy raz, kiedy mogłem wejść tutaj do bramy i zobaczyć, jak to wygląda, to podwórko, gdzie grałem w piłkę z chłopakami, z którym z żadnym nie mam kontaktu, ani nawet dobrze nie... Któryś zobaczy. No, może któryś zobaczy, więc serdecznie zapraszam do kontaktu z Pogonią Szczecin, z chęcią bym nawiązał kontakt. Ale faktycznie jest to miejsce, gdzie naprawdę jakieś tam serce mocniej bije, bo przypomina się ten cały czas spędzony. Okej, Jarku, ja mam pomysł, to wejdziemy tam i zobaczymy, co tam się dzieje. Zapraszamy za nami kamery przede wszystkim. Bo to tak, to tutaj byłeś jako dziecko, przyjeżdżałeś na wakacje do babci, a jest taki temat, o którym ja zresztą gadałem z paroma piłkarzami z szatni, bo zrobiłem mały research, że co jest śmieszne, podobno jest lekko beczka z tego, że nikt nie wie, skąd ty jesteś tak naprawdę. Ja wczoraj do Czerwa mówię, no bo na 90 minut to jest napisane, że jest w trzech miejscach urodzony naraz i on łyknął to, więc jak to jest, skąd ty jesteś tak naprawdę, Jarku? No to jest bardzo trudne pytanie, bo szczerze mówiąc, na szczęście troszeczkę czasu mamy teraz, więc mogę to wyjaśnić, ale często właśnie mam... Zobaczymy, co nam się tak, dzieje. Często mam takie pytanie o kogoś, skąd jestem, więc no tak, urodziłem się w Legionowie, mieszkałem tam 11 lat, aczkolwiek ani nie mam tam rodziny, bardzo rzadko tam jeżdżę, bardzo rzadko tam przybywam, oczywiście czuję się jak najbardziej legionowianinem, jeśli to jest w ogóle dobrze powiedziane, ale chyba tak. Później przyjechaliśmy pod Szczecinek. Rodzice w ogóle wychowani są w Dziwnowie, też urodzeni nad morzem. Tam mieszkałem 4 lata, później pojechałem do Szamotu na rok, w Boltonie 5 lat, później we Wrocławiu 4,5 no tak, i no, wszędzie no, różnie. Więc jak ktoś się już pytał, skąd jestem, to zawsze mi ciężko było odpowiedzieć. Bardziej, że Legionowa kiedyś tam się nie wiedział dokładnie, gdzie zawsze mówiłem pod Warszawą. I się śmiejemy, że tak naprawdę to można powiedzieć, że nawet Mateusz Lewandowski jest spod Warszawy, bo on tak zawsze mówi. Pozdrawiam. Czy Płock? Tak. Ale szczerze, no nie, no z Legionowa. Choć fakt, że bardzo często jak chłopaki jakieś tym mówią, że skądś są albo gdzieś jedziemy i mówię, no ja tutaj stąd jestem, więc generalnie jestem z całej Polski. Rozumiem. A to ciekawe, bo cały czas to dzieciństwo będziemy sobie przeplatać ze tym Szczecinem póki co. Czyli masz jakieś zawsze powiązania w głowie, to zawsze dla kibiców fajne, że ktoś gdzieś tam czuje miasto, w którym aktualnie gra. I tutaj też grałeś w kadrze województwa, gdzie się zresztą zetknąłeś z jednym z piłkarzy. To jest kolejna taka ciekawa historia z tym Adamem Frontczakiem. Spotkaliście się w kadrze województwa, w zasadzie minęliście się i tak, też nie wiadomo, tak. Opowiedz coś o tym, bo to dość ciekawe. Tak, to jest dość ciekawe. Muszę powiedzieć, że z Adamem spotkałem się tak, że go poznałem i grałem na niego, to chyba dopiero w młodzieżowej ekstraklasie w Legii, ale to też nie rozmawialiśmy, tylko po prostu wiem, że graliśmy przeciwko sobie. A tak to tutaj się poznaliśmy, ale fakt jest, że kiedy on odjeżdżał chyba z tego co wiem do Bielsko-Białej, że tam grać i mieszkać u babci, to ja przyjeżdżałem z rodziną do Szczecinka i to była na pewno dobra zmiana, bo wcześniej ta reprezentacja 87 rocznik nie wygrała żadnego meczu. Kiedy ja przyszedłem, zrobiliśmy awans, pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski i zajęliśmy 4. miejsce, więc na pewno coś tu jest. Tak, coś w tym jest. Oczywiście na pewno dużo śmiechu. Adaś się z takich rzeczy na pewno. Na takie rzeczy się nie obraża, więc. Oczywiście, znamy go tak, w miarę się znamy. Też. A druga rzecz, taka ciekawa też, to jest związana z Przemkiem Orłowskim, który kiedyś grał tutaj w Pogoni Szczecin w młodzieżowych zespołach i chyba też w tej Pogoni, która spadła i od nowa była reaktywowana. To z Przemkiem, tak, w Pogoni Nowej. Z Przemkiem Orłowskim graliśmy w reprezentacji przez cały rok młodzieżowej. On był, z tego co pamiętam, kapitanem nawet.
bardzo wyróżniający, zresztą na zgrupowania reprezentacji Polski też jeździł później ze mną. I na koniec, już na samych mistrzostwach po całym roku, tak rozmawialiśmy o tym, skąd jesteśmy, znaczy w ogóle gdzie jeździmy, o kolejne nawiązanie do tego, skąd się jest. I doszło do tego, że jesteśmy bardzo bliskimi kuzynami. Tacy po tak babciach, czytałem, tak, czy tak, tak, więc tak, dokładnie, więc było dosyć śmiesznie, podejrzewam, nie że... Niezły scenariusz, tak, może... na książkę po polsku. Znaczy nie, może nie na książkę, ale na pewno, no, tak mówię, nawiązując do Szczecina i do tych takich sytuacji, gdzie w tym Szczecinie tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo znajomych, rodzina i cieszę się właśnie, to na pewno ta decyzja, co już wcześniej mówiłem, że... Tą decyzję, którą podjąłem, że tu przyjeżdżam, to była właśnie też nawiązana i ze względu na to, że ten Szczecin nie jest tylko po prostu miastem kolejnym, do którego idę grać. Te powiązania, tych powiązań będzie sporo, bo próbuję tak, żebyśmy na temat dość płynnie. Mam nadzieję, że to się uda. Adam Frączak jest też kolejnym takim mikropowiązaniem, ale będziemy próbować. Chodzi o tą mnogość pozycji, bo ja też przeczytałem gdzieś, że ty jako młodszy jeszcze zawodnik, to grałeś nawet kiedyś na bramce i zostałeś bramkarzem jakiegoś turnieju, że byłeś napastnikiem. No ten obrońca skądś się kiedyś wziął, ale wcześniej było wiele pozycji. Zresztą dzieciaki tak zwykle grają, nie? Tak, tak. Chciałem to zrobić na gali Ekstraklasy i oficjalnie złożyć zażalenie na moich byłych trenerów, którzy zabili naturalny talent, jaki mam być środkowym napastnikiem. Więc teraz składam takie zażalenie. Bardzo żałuję, że tak się stało, bo mogłem dużo więcej zarabiać i dużo więcej bramek strzelać. A tak bardzo poważnie teraz. To oczywiście ja zaczynałem jako prawy pomocnik, byłem najmniejszy w ogóle w zespole, bo grałem w starszym zespole i byłem bardzo szybki. To duża, tak. Ważna informacja dla was wszyscy młodzi zawodnicy. Jarek był kiedyś najmniejszy w drużynie. Tak, tak, oczywiście. Tu się w ogóle proszę, szczególnie taki apel dla młodych zawodników, żeby i trenerów, żeby nie rezygnowali z dobrych piłkarzy i tylko i wyłącznie ze względu na wzrost. Trzeba cały czas trenować, walczyć. Kto wie, może kiedyś będziecie wysocy, albo jak Messi, który jest mały i tak naprawdę jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Ale nawiązując oczywiście do tej zmiany tych pozycji, to tak, byłem bramkarzem przez jakiś czas, gdzie też na turniejach halowych zdobywałem najlepszego bramkarza. Później grałem na ataku i chyba to było w Dażborze Szczecinek taki moment, gdzie ja już troszeczkę jakby wyrosłem, już byłem większy i na jednym z turniejów zagranicznych trener postawił mnie na obronę i to był bardzo dobry mecz, który zagrałem i tak już zostało. I dzięki temu później dostałem powołanie do reprezentacji tutaj województwa, gdzie grałem też na środku obrony i tak już gram. Ale oczywiście te ciągotki do przodu na treningach często staram się... Miałem przewrotki, tak, krzyżaki. Tak, tak, tak. Staram się wyjść i jakoś tam powiedzmy nie przypomnieć, ale czerpać jakąś jeszcze większą satysfakcję. Ale powiem ci szczerze, że mi się wydawało, że to jeszcze tam dalej idzie. Że było większe kiedyś. No ale to wiesz, ja byłem mały, to tam taki trzepak był i tam graliśmy w piłkę, nie? Więc mega. Nie, jakbym teraz znowu tutaj wszedł, to bym zupełnie nie wiedział, gdzie jestem. O tak z tej strony. Mm-hmm. Wracając do tego, o czym mówiliśmy. To fajne, że mówiłeś o tym taki mini apel dla małych piłkarzy, a ja wiem też, że gdzieś to był taki moment, że troszkę nie chciało ci chodzić na treningi. I ja w ogóle, to też kolejna rzecz, którą skądś tam się dowiedziałem, że w wieku 12 lat zacząłeś się interesować dziewczynami i nie chciałeś chodzić na treningi. No, poproszę o coś o tym. Znaczy, powiedziałeś to, jakby to był jakiś szok. No, oczywiście, znaczy nie to, że się zacząłem interesować dziewczynami, ale to był ten, no, to jest taki okres, to był czas gimnazjum, gdzie te zainteresowania się zwiększają, już nie ma w głowie tylko i wyłącznie piłki, że... I nauki. I nauki, przede wszystkim nauki. I tak naprawdę ten czas, który się spędza, chciałoby się go mieć więcej. Tak jak wcześniej tylko się grało w piłkę i się chodziło do szkoły, to tutaj już teraz trzeba było pogodzić, wiadomo, wyjście jakieś na kogoś na urodziny, na tort oczywiście, jakieś wyjście z kolegami na... nie wiem, cokolwiek, na spacer, czy gdzieś pograć w coś, czy do kumpla pograć w komputer.
No i nagle z tego czasu, gdzie się wszystko poświęcało na piłkę, zabrakło. Na piłkę i miałem taki okres, gdzie mówiłem rodzicom, że idę grać, idę na trening, a nie szedłem na trening, poszedłem się z kolegami spotykać. Ojciec się dowiedział o tym, że nie poszedłem na trening i pierwszy, drugi, trzeci raz, kiedy to trener zadzwonił i ku mojemu zdziwieniu powiedział, że mam zakaz chodzenia do szkoły. Do szkoły? Muszę sobie przypomnieć, chyba nie do szkoły. Coś mi właśnie zakazał robić, kurde, już nie pamiętam. Chyba chodziło o szkołę. No bo w ogóle wychodzenie na dwór, czy to nie było? Coś było, kurde, już teraz mi wyleciało z głowy. W każdym bądź razie dał mi taką karę, że nie zakaz na treningi, ale mi kazał, powiedział, że jak nie będę chodził na treningi, to nie pójdę gdzieś tam, już nie pamiętam. No tak, no to no, logiczne. Logiczne, ale z drugiej strony ja się po nim bardziej spodziewałem takiego, że po prostu powiedziałby, że jak nie chcę grać, to nie gram i koniec i tyle tematu. A ojciec, mimo tego, że nie był jakiś taki aktywny, jeśli chodzi o moją przygodę wtedy z piłką, że wychodził ze mną grać często, czy przyjeżdżał na mecze, bo oczywiście pracował, to zależało mu i to był taki pierwszy sygnał z jego strony, gdzie ja wiedziałem, że jemu bardzo zależy na tym, żebym grał w tą piłkę. Tym bardziej, że ojciec kiedyś miał taką sytuację, gdzie w wieku 12 lat mógł wyjechać, już 10 lat, nie pamiętam, wyjechać do Wrocławia, do Śląska de facto grać w piłkę. Mama mu zabroniła i chyba miał to w głowie, że jeżeli którykolwiek z synów będzie grał, to jak najbardziej będzie go do tego namawiał. No i zacząłem znowu trenować. Pół roku później już wyjechaliśmy do Szczecinka, gdzie udało mi się, w ogóle miałem szczęście, jeśli chodzi o ludzi, na których trafiłem w całej mojej karierze trenerów, bo to dzięki bardzo, bardzo dużej mierze, dzięki nim teraz mogę z Tobą tutaj robić wywiad i dzielić się tymi wszystkimi wspomnieniami. No właśnie, to już przeskoczymy ten moment, bo bardzo ciekawym faktem Twojej kariery, ja nie wiem, czy Ty się boisz tego słowa, bo czy ludzie boją. Karierę robi każdy w zasadzie zawodową, jeżeli pracuje z roku na rok, jeżeli nie ma przerwa, nawet jak ma przerwy, to robi jakąś tam karierę. To nie jest aż za duże słowo. No dobra, to w Twojej karierze jeden z ciekawszych kroków, bo ich jest dużo, ale to 15-letni Jarek trafia do Anglii, do Boltonu. No to jest ciekawa sytuacja dla 15-latka. Tak samo powiedziałeś, jeszcze niedawno byłeś tym takim gościem, co no nie wiedział, czy chce trenować, czy chce się spotkać ze znajomymi, a nagle jesteś kilka lat później w Anglii i masz robić poważną piłę. Tak, tak, na pewno. To wcale nie był jakiś duży okres czasu od tych moich dziecinnych rozterek, więc tak jak już przed chwilą mówiłem, że ten fakt, że trafiłem na bardzo, bardzo dobrych ludzi, którzy mi pomogli w piłce, tak jak trenerzy, czy w Legionowie, czy w Szczecinku, Janosz Leszko, który nie tylko był trenerem moim i ja uważam, że on był przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem. Ludzie, którzy byli związani z Dashboardem, którzy też we mnie wierzyli, czy to kibice, czy sponsorzy, to przede wszystkim dzięki nim mogłem jechać na zgrupowanie z dobrą parą butów, gdzie nie musiałem stresować się, czy myśleć o tym, że nie jadę, czy nie mam w czym jechać. To bardzo, bardzo im zawdzięczam, ale również przyjacielom, którzy tak naprawdę z nimi trenowałem i do tej pory utrzymuję kontakt, z nimi trenowałem, to oni mnie cały czas motywowali do tego, żeby być coraz lepszym i przez te 4 lata ten mój w ogóle ten tak jakby obraz na temat piłki zupełnie, zupełnie się zmienił. Często, ja uważam, że nawet teraz, bo już po powrocie do Anglii, z Anglii, też miałem takie wątpliwości czasami, czy dalej grać w piłkę, czy nie, ze względu na kontuzję, więc takie momenty są oczywiście tam, w cudzysłowie, ten kryzys. Oczywiście takie, tak. Pojawiają się rozczarki. Śmieszne, oczywiście, to jest fajne, ale tak, no przyszedł moment, gdzie ja mogłem zdecydować, a nie tylko rodzice. Co bardzo jestem wdzięczny. Bardzo jestem wdzięczny rodzicom, że pozwolili mi na to i nie było jakichś wielkich problemów z tym. To tam w Anglii, może przyjdziemy przez bramę, to będzie nam łatwiej jeszcze szukać nowych miejsc. Tak, tam jest fajnie. Tego nie było. Chyba normalnie ulica chyba z tego spania. Tu była ulica, a tam była ściana płaczu, nie wiem, czy pamiętasz ścianę płaczu. Ja coś pamiętam ją, ty cały czas o niej mówisz, ale no, ja mam... Była taka fontanna, ja ci potem pokażę. Dobra, na tym. Już wiem. Taka fontanna, tam były lody. Takie... To,
czy to w tej Anglii pojawił się Jeff, bo do tego w końcu musimy dojść, że w pogoni nikt na ciebie nie mówi Jeff, ale gdzie nie pojedziemy do Polski, to Jeff. I wszyscy jesteśmy trochę zaskoczeni, bo ty jesteś po prostu Jarkiem, a to w Anglii się pojawił Jeff od JF, czy... Nie, znaczy tak, to na pewno od inicjałów się zaczęło, ale nie, musisz jeszcze poczekać, nie wiem, 10 pytań. Naprawdę? To opowiem. Naprawdę? W Śląsku Wrocław pojawiło się, więc nie wiem, ile masz pytań na temat Anglii. Nie. No, chciałem coś z tej Anglii wyciągnąć, myślałem, że tą ksywą coś wyciągnę. Nie, to źle trafiłeś. Ta ksywa była mi nadana podczas pierwszego meczu sparingowego, który grałem dla Śląska Wrocław na Cyprze. Trener Tarasiewicz. Och, człowiek od ksyw, to rzeczywiście. Tak, chyba, nie wiem, no na pewno mi dał tą ksywę. Pamiętam, że była kartka papieru, na której był cały skład. Ja wyszedłem, patrzę na ten skład i mówię, kurde, nie gram, myślałem, że będę grał. I mówię, co jest? I po prostu wziąłem cały sprzęt, wydawało mi się, że będę miał trening. I trener mówi, że a ty gdzie, nie wychodzisz na rozgrzewkę? Ja mówię, ale ja nie gram, no jak nie grasz, Jeff, no wchodź na boisko. A ja mówię, okej. Okay. I tak zostało już. I w sumie wszyscy faktycznie już. Jeśli pojedziemy po Polsce, nie tylko byli gracze Śląska, to poszło tak w Polskę, bo dziennikarze gdzieś tam sportowi z Kanału Plus, oni to kojarzą, a u nas wszyscy raczej już został Jarek i tak naprawdę... Tak, Jarek jest i nie mam tego już. Ciekawe. Tak samo, no to jest ciekawe, nie wiem dlaczego tak było. Ja po prostu, jak to się ma ksyły, to aż dziwne. To aż dziwne, ja nie ten, nie prosiłem chłopaków, że mówcie do mnie Jeff, ani także, ani nikt nie pytał się, jak do mnie mówią, więc... Jarek zostało, nie mam z tym jakiegoś dużo wielkiego problemu. No dobra, to coś z tej Anglii takiego ciekawego, no bo tam spotkałeś mnóstwo piłkarzy, ja też słyszałem, że tak naprawdę z całej tej grupy w poważnej piłce, czy w Premier League, czy Championship został jeden zawodnik i to może o nim coś? Znaczy jedyny zawodnik, który z tego rocznika był w ogóle w Premiership, to był Ricardo Vaste. Mówię o roczniku 88, 87, 86. Ale on też już teraz nie gra, chyba z tego co wiem jest w Turcji. To też nie był taki epizod, gdzie to był podstawowy zawodnik drużyny z Premiership. Choć strzelił bardzo ważnego i historycznego bramkę dla West Hamu, kiedy awansowali do Premiership, akurat w barażach, z tego co pamiętam. A tak to wszyscy zawodnicy, z którymi grałem, to raczej są zawodnicy, którzy grają w niższych ligach. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o Błażeju Augustynie, z którym też byłem i akurat Błażej cały czas gra w tych najwyższych klasach rozrywkowych i też miał fajne epizody we Włoszech, więc... Tak. I... No sobie też nie zmieniłem, bo jesteś na najwyższym poziomie w Polsce. Więc to... No tak, no oczywiście, ale bardziej to mi... Bardziej mi chodziło o to właśnie, czy jak trudno jest przebić się w takim zespole jak Bolton, co oczywiście nie będę już tłumaczył, jak wygląda to w tych zespołach jak Chelsea czy Manchester United, gdzie pieniądze, które się wydaje na zawodników z zagranicy, zewsząd, są kolosalne. Bolton nie mógł sobie nigdy pozwolić na to, żeby kupować bardzo, bardzo utalentowanych zawodników, raczej tu bardziej chodziło o szkolenie. Ale nie mogę narzekać na ten okres, naprawdę bardzo dużo się wtedy nauczyłem. Praktycznie język perfekcyjnie doszlifowałem, oczywiście nie byłem tam na kursach językowych, a graniu, to i tak uważam, że mimo tego, że zagrałem 10 minut w Premiership, to i tak miałem bardzo udany okres. Oczywiście zawsze marzyłem, żeby jeszcze tam wrócić, wróciłem na wyspy, ale już nie do tego kraju, a teraz te priorytety się już zupełnie zmieniły, już nie mam jakiegoś tam parcia na to, żeby wyjeżdżać za granicę. Bardziej zależy mi na tym, żeby mieć tą hierarchię i stabilizację rodzinną. No pewnie. To, że ty jesteś obieży światem, to już tak naprawdę wiemy, bo jeszcze jest po drodze Norwegia i byśmy pewnie musieli ze 3 odcinki dzisiaj nakręcić, a myślę, że chętnie bym o tej Norwegii coś jeszcze usłyszał. I tak naprawdę, no bo tam byłeś chyba na kole podbiegunowym. Tak, to było za kołem podbiegunowym w Tromso, najwyżej położony zespół profesjonalny, który gra w najwyższej klasie rozrywkowej. Z tego co pamiętam, Tomek Wodaczyk z Przeglądu wtedy robił artykuł i takie perełki wyciągnął. Piękne miejsce, naprawdę, no to masz rację, że na pewno było trzeba mieć przynajmniej 3 odcinki tego, żeby opowiedzieć dokładnie, co tam się działo.
Bardzo fajne miejsce, też bardzo zawdzięczam zarządowi, trenerowi i w ogóle całemu klubowi ten okres, który tam jest, byłem. Bo to był moment, kiedy po pół roku przerwy, gdzie nie miałem zespołu, w ogóle nie trenowałem, bo się rehabilitowałem po ciężkiej operacji. To był zespół, który jeszcze mnie wziął, kiedy miałem kontuzję, kiedy było pewne, że jeszcze będę musiał się 4 miesiące rehabilitować. Oni byli bardzo zdeterminowani, dali mi szansę. Ja tak naprawdę bardzo dużo się nie zastanawiałem nad tym, żeby tam pójść. Teraz, jeśli miałbym znowu tam iść, to bym się zastanowił, ze względu na to, że jest to fajne miasto, fajny kraj, piękny kraj, bardzo dużo czasu wolnego poza piłką, bo nie ma tam za wiele rzeczy do robienia, więc oczywiście wędkarstwo mogłem jakby sobie szlifować, ale jest to fajny kraj na 2-3 tygodnie pojechać na wakacje. Jakoś tak do życia, no zdecydowanie nie mój klimat. Rozumiem. No dobra, w takim razie to był ten moment, kiedy miałeś iść do Celticu, czyli pominęliśmy sezon mistrzowski, tak, w Śląsku. To są historie, które naprawdę często są opowiadane. Wiem, jak mniej więcej to wyglądało. Miał być ten Celtic, było Tromso, ale potem i tak była Szkocja. Tak, później była Szkocja, później był Dundee United i to było w momencie, kiedy po półtora roku wróciłem z Tromso, gdzie nie widziałem już dalszego sensu grania tam. Po prostu zdecydowałem, że wracam do Polski. Najpierw miałem zostać w Polsce, już byłem bardzo blisko dogadania się ze Śląskiem Wrocław, bo żona oczywiście została w Polsce, nie jechała ze mną do Norwegii i tam chcieliśmy zostać. To był jeden właśnie z tych celów, żeby już wtedy sobie stabilizować tą całą sytuację po moich wszystkich tych wojażach zagranicznych. I wróciliśmy, no wróciłem do Wrocławia, ale nie dogadałem się z nimi. Doszło do tego, że wyjechałem do Szkocji, do Dundee, gdzie również fajny moment, fajny sezon, bardzo dużo meczów. Co muszę podkreślić, że po powrocie, po tej kontuzji półrocznej, gdzie lekarz mówił, że szansa na to, że wrócę do profesjonalnej piłki, to jest około 70%, 71%. I tak naprawdę, kiedy słyszy to piłkarz profesjonalny, gdzie całe życie gra w piłkę, to naprawdę no wyobrażam sobie. Człowiek zaczyna się zastanawiać. Już to był tak właśnie jak z kimś, kto ma chodzić albo nie całe życie. To był jeden z tych momentów podobnych do tego, jak miałem 12 lat. Gdzie się zastanawiałem. Zastanawiałeś się, czy to w ogóle jakiś plan B szybko w głowie i tak dalej. Plan B, plan C zawsze jest i do tej pory mam, więc ja jestem gotowy na wszystko. Bardziej się cieszę z tego, co się teraz dzieje. Nie już. Oczywiście teraz rozmawiamy na temat przeszłości, jak to ci się działo, ale zupełnie nie ma znaczenia, co było albo co będzie. Raczej najważniejsze jest to, co się dzieje teraz. I wracając do tej Szkocji, do tej Norwegii, no to był okres, gdzie po tej bardzo ciężkiej kontuzji rozegrałem ponad 90 meczów w 2,5 sezonu, więc to pokazało mi i dało mi taką wewnętrzną wiarę, że ze zdrowiem i z tym wszystkim jest dobrze i że mogę grać na najwyższych obrotach przez cały sezon. Przez całe 2,5 sezonu i z tego się bardzo cieszyłem, bo to był mój jeden z takich celów. Wiedziałem, że będą jakieś tam wahania formy i że będzie raz dobrze. To się zawsze zdarza. To się zawsze zdarza. I drobne kontuzje też się zdarzają. Tak, oczywiście. I do tej pory się zdarzają. Tego nie da rady wykluczyć z całego sezonu. Więc to się z tego bardzo cieszę. Dundee United też fajny okres. Jeszcze z Radkiem Ciżniakiem, z Michałem Stromnikiem trafiliśmy na siebie, gdzie było nam dużo raźniej. No niestety teraz po naszym odejściu, nie wiem czemu to powiedziałem, chyba żeby podkreślić, że my odeszliśmy. Tak, to Dundee United niestety spadło, ale jest to naprawdę fajny klub, więc jestem pewny, że bardzo szybko wrócą. No właśnie, i z tej Szkocji to już przechodzimy tutaj do nas. To mi się bardzo podobało, w tej powiedziałeś, i że Szczecin, bo masz powiązania, i że chcieliście do Polski, bo żona. Jesteś takim gościem dość rodzinnym, przede wszystkim chyba od jakiegoś czasu może, a może od zawsze, ale to tak było, że bardzo chciałeś dla rodziny właśnie się przenieść, do Polski wrócić? Tak, ja miałem jeszcze rok kontraktu w Dundee United i nie ukrywam, że... Niby nie spadli, no, niech sobie plują teraz brodę. Nie, chciałem wrócić, tak, to był mój cel, to był mój plan.
żeby wrócić, żeby właśnie ustabilizować to wszystko. Już miałem dosyć tego, my mieliśmy z żoną dosyć tego, że Antek, nasz syn, raz jest w polskim przedszkolu, później jedzie do Szkocji. Tylko językowo może pomóc. Tak, to bardzo mu pomogło. Tak? Po trzech miesiącach nie dość, że mówił po angielsku, to jeszcze mówił ze szkockim akcentem. Wyobraź sobie moją minę, kiedy no, ni stąd, ni zowąd nagle rozmawiamy po angielsku, gdzie on zawsze był taki, że raczej nie chciał rozmawiać, ale wiedziałem, że zna ten angielski. I ni stąd, ni zowąd on nagle mi w szkockim akcencie mówi, bo akurat szedł obok i rozmawiał z kolegą jakimś z osiedla. I ja po prostu takie oczy, jeszcze mam nagrany do tej pory film z tego, więc naprawdę fajnie, przyjemnie i cieszę się, że on teraz może tutaj właśnie w międzynarodowej szkole w Szczecinie dalej kontynuować ten język, bo ma naprawdę fajne podstawy i cieszę się. Tak. Na przyszłość coś. Tak, więc tak jak mówię, no, z każdego miejsca można wyciągnąć coś bardzo pozytywnego. A tak jak mówiłem i tak jak ty tak naprawdę zadając to pytanie potwierdziłeś, że no, celem było to, żeby przyjechać tutaj dla rodziny i żeby mieli stabilizację, bo wiadomo jak to jest w życiu piłkarza, jest rok tutaj, rok tam, dwa lata tam i ciężko jest, mimo że jako piłkarzowi jest ok, nie mam problemu, bo nie mam problemu wejścia do nowej szatni i jakoś zapoznania się z ludźmi, ale jednak sam już nie podejmuję decyzji, ja nie mam już 20 lat, nie mogę sam podejmować decyzji i może nawet to, że nie to, że nie mogę, ale nie chcę, bo mieszkam, żyję razem z żoną, z rodziną i razem podejmujecie decyzję. Razem podejmujemy decyzję i cieszę się, że żonie się również tutaj bardzo podoba i, no i planujemy tutaj zostać teraz jak najdłużej. No wiem, bo byliście nawet na święta. Propozycja z Barcelony, to się zastanowimy. Okej. Okay. Wspaniale. Dobra, to ja proponuję, żeśmy tam poszli. Tam. Dobra, czekamy na zielone, dawajcie znak, sygnał. No właśnie, bo wiem, że zostawaliście tutaj na święta nawet z żoną, a to już wtedy był czas, kiedy też oprócz dzieci w domu były psy? Psy. Ostatnio bardzo, bardzo modne. Tak, to już były dwa psy, bo my trzeciego psa wzięliśmy dopiero po naszym obozie. Tym teraz tureckim? Tym teraz tureckim. Więc już były dwa psy, już są, jeden pies jest od 6, od 7 lat, drugi dwa psy mamy od 3 lat, no i teraz 3 od pół roku, więc... Tak, już byliśmy, lubimy spędzać święta w ogóle u siebie, bardzo często jeździliśmy, zresztą ty dobrze wiesz jak to jest, jak się jedzie do jednej rodziny, zaraz do drugiej, oprócz tego, że się nie martwisz o jakieś tam, powiedzmy, o organizację tych świąt, to tak czuć te święta średnio, więc ja tak uważam, a ze względu na to, że u nas rodzina nie mieszka w jednym mieście, więc zdecydowaliśmy, że robimy to u siebie, już w sumie w Szkocji już nawet robiliśmy, więc bardzo nam zależało, żeby zostać tutaj, tym bardziej, że u nas jakoś, wiadomo, fajnie wyjechać za granicę, gdzieś w ciepłe kraje, pocieszyć się tym słońcem, ale logistycznie to nie jest już tak łatwo z takim stadem. Mniej czasu na siedzenie, tak naprawdę takie prawdziwe odpoczywanie będę chyba. Tak, choć ja zawsze uważałem, że i dalej uważam, że dla mnie sam odpoczynek od sezonu to nie jest odpoczynek taki, że po prostu jadę gdzieś położyć się na leżak, wypić sobie mały koktajl czy drinka i odpoczywać. Mm-hmm. Bardziej chodzi o głowę, więc ten stres związany z każdym treningiem, z każdym meczem, z tą walką, z różnymi urazami, z walką o pozycję, jest dosyć duży, więc walkę o wyniki jest dosyć duży, więc no, dla mnie taki odpoczynek właśnie aktywny, typu z rodziną i wcale nie muszę nigdzie jeździć, choć oczywiście nie ukrywam, że na pewno będziemy gdzieś jechać teraz przez te wakacje, gdzieś sobie pojedziemy, czy na działkę, czy nad jezioro, bo oczywiście bardzo lubimy, ale nie jest to jakieś tam dla nas najważniejsze, tym bardziej, że syn jeszcze do szkoły chodzi i nie chcielibyśmy mu zabierać za dużo dni poza tą szkołą. No właśnie, ale uciekłeś od tematu, który zacząłem, a dobrze, dobrze wiesz, co mi chodzi. Bo może nie każdy oglądał galę Ekstraklasy, ale tam padło coś. I to też z głową jest związane, psią głową raczej. Tak. Że, no Jarek, no powiedzmy to jeszcze raz, po prostu i tak już to powiedziałeś w telewizji. Ja mogę to dokładnie powiedzieć, jak to powiedział chyba pan dziennikarz z Kanał Plusu. Tomek Smogowski, tak, powiedział, Tomek, że wchodzisz po domu, tak, dwie godziny, żeby pokazać, kto jest Samsem Alfa, ja w skrócie. Znaczy tak, muszę przede wszystkim powiedzieć, że zdarzało mi się coś takiego. Nie jest to dwie godziny, ale jest to na pewno okres troszeczkę krótszy.
to mi się zdarzyło pierwsze dwa razy, kiedy zacząłem tak naprawdę zastanawiać się nad tym, w jaki sposób mogę przejąć kontrolę nad psami, bo żyjąc wcześniej z dwoma buldogami francuskimi, nie miałem jakiejś wielkiej chęci, żeby ich jakoś bardzo dobrze poustawiać, ze względu na to, że nie było jakiegoś wielkiego problemu. Później kiedy ten bullterrier nowy Arta przyszła, zacząłem zastanawiać się, jak to można zrobić, żeby wszystko było ok w tym całym stadzie, więc bardzo ważne dla mnie było to, żeby w taki sposób do tego podejść. I różne rzeczy, no są dużo śmieszniejsze. No, zdarzały się takie, że wychodząc na spacer, tak naprawdę wyszedłem 10 metrów za dom, bo pies był tak pobudzony. I stałem jak ten kołek przez półtora godziny na zewnątrz i czekałem, aż ona się ułoży. Ale tutaj przy okazji chciałbym bardzo Piekowi Dębnickiemu, który bardzo mi pomógł. Jest to behawiorysta, zaklinacz psów, że tak powiem, który mi bardzo pomaga w tych wszystkich... wszystkich rzeczach, które no mają doprowadzić do tego, żeby był spokój w stadzie. I teraz po tych już dobrych kilku miesiącach bardzo, bardzo się cieszymy i mamy dużą przyjemność z tego jak to wszystko wygląda. Nawiązując jeszcze do tego, że mówiłem na samym początku, że chodzi o głowę psa, tu bardziej chodzi o głowę pana i właściciela, samca alfa, jak to na gali było powiedziane, niż samego psa, bo pies jest bardzo, bardzo inteligentną istotą. Rozumiem, ale to pokazuje taki profesjonalizm twój w podejściu nawet do pasji, bo trzeba powiedzieć, że to już pasja, te psy. Czyli do czego nie podchodzisz, to starasz się to robić jak najlepiej. To też przekładasz gdzieś tam na boisko, ale nie chodzi o to, żeby dawać laurki, ale po to, żeby przejść do kolejnego tematu, bo mówię, powiedziałem o pasji. Taką pasją jest gdzieś też muzyka u ciebie. Wiem, że bardzo dobrze znasz się z jednym z polskich raperów i to też powiedzieli mi, o to zapytaj, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, z Adamem Ostrowskim, którym de facto się spotkałem na Juwenaliach w Szczecinie w 2006 roku chyba. A jak nie, to poprawcie mnie, ale tak mi się wydaje, że 2006 rok. Ja nie powiem. Z Adamem się spotkaliśmy tutaj przy okazji koncertu, gdzie tak naprawdę jeszcze wtedy miałem 19 lat i bardziej mi zależało, znałem organizatora tych Juwenaliów i bardziej mi zależało na spotkaniu z Tedę. Miałem 19 lat, nosiłem szerokie dresy i bardziej nad tym się zastanawiałem i na tym mi zależało, a dzięki temu właśnie chyba Andrzej wtedy miał na imię, albo ma dalej na imię, ale on wtedy organizował, mógł mi w tym pomóc, ale doszło do tego, że z Adamem się tak naprawdę spotkałem, bo Adam jest wielkim kibicem piłki nożnej, naprawdę ma niesamowitą wiedzę i od tego momentu, co mam okazję, jestem w jakimś mieście, czy jak byłem we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy teraz ostatnio w Szczecinie, gdzie ponad połowę naszego zespołu poszło na koncert i poznało Adama. Jest możliwość, on bardzo lubi rozmawiać z chłopakami, w ogóle z piłkarzami. Ma bardzo dobry kontakt, co nie wiem, będzie popularny, ale też z piłkarzami z Krakowi, więc przed każdym meczem naszym z Krakowią jest najpierw telefon. Jest najpierw rozmowa ze mną, a później z Mateuszem Cetnarskim. Się zawsze śmiejemy i on zawsze liczy na remis. Tak jak mówię, no Adam też przechodził swoje ciężkie chwile i całkiem niedawno i często mi mówi, że nawet ta sytuacja moja, którą miałem z kolanem, gdzie mogłem zakończyć karierę, oczywiście ona jest w ogóle niepodobna w żadnym aspekcie i tak nigdy nie była tak poważna. Zachowując skalę. Tak, ale zachowując tą całą skalę, mówił, że bardzo dużo tak jakby siły i takiej motywacji dawało mi to moje wyjście z tej kontuzji, więc ja się bardzo cieszę, oczywiście wszędzie wśród znajomych, przyjaciół bardzo ważne jest to, żeby się wspierać nawzajem, czasami nawet niekoniecznie mówiąc cokolwiek, ale swoimi czynami i fajnie, no cieszę się bardzo. Adama muzyka, znaczy Adam nie tylko, z Adamem się nie tylko lubimy, ale również ja lubię jego muzykę. On mi mówi, że lubi, jak gram. Nie wiem, czy to prawda. No to wierzę w to. Skoro mówisz, że się zna, to się tak, zna. Ale powiedziałeś, że byliście z połową składu i tutaj chyba jest taki moment na to, żebyśmy trochę minimalnie o tej pogoni czasem zahaczyli. Był z wami też Kuba Czerwiński na tym koncercie?
Tak, tak, a to byliśmy, to jeszcze jak ja z Kubą byłem, to byliśmy akurat na koncercie w Gryfinie, z tego co pamiętam. Tak, bo to było tak, kiedy, a później za kilka dni był koncert w Szczecinie, gdzie już reszta chłopaków była, a my tak, my byliśmy w Gryfinie na koncercie. Bo ja nie ukrywam, z tym Kubą Czerwińskim to jest taka historia, wiadomo, najpierw trochę kreowana, potem nie do końca kreowana, wy od początku mieszkacie w jednym pokoju, nawet mówiłeś mi niedawno, że nawet czasem mieliście siebie dość, ale to jest tak, że nagle w pogoni spotykasz gościa w ogóle, z którym macie taki feeling, że znajdujesz jakiegoś przyjaciela, nagle znikąd, który w zasadzie wygląda tak samo jak ty. Tak, a jeszcze jakby dodać więcej szczegółów, to pamiętam, jak podpisałem kontrakt z Pogonią, albo kiedy już miałem podpisać kontrakt z Pogonią, wiedziałem o tym, że Kuba przychodzi. Jeszcze wchodząc na 90 minut, patrzę na to zdjęcie i mówię, co za koleś w ogóle, kto to jest, kto to przychodzi? W ogóle nie słyszałem o nim wcześniej. Mówię, co to jest w ogóle, jak on wygląda? I kiedy się już spotkaliśmy, najpierw w klubie oczywiście kilka dni, już wiedziałem, że na pewno nawiążemy dobry kontakt. Ale później podczas pobytu we Wronkach na obozie, w pokoju, wiedziałem, że tak, to jest ta osoba, z którą na pewno nie będzie problemu, ale zgadzam się z tym, na pewno była kreowana i ona była też wymuszona ze strony trenera, gdzie on chciał, żebyśmy my grali razem na obronie i chciał, żebyśmy szybko znaleźli wspólny język. I no ale bando łysego nie trudno ją wykreować już, bo wy naprawdę stworzyliście taki duet, który po paru kolejkach przyjeżdżała telewizja ogólnopolską i mówi, my musimy tą bandę łysego mieć nagraną. Tak. Na pewno marketingowo bardzo, bardzo wam pomogliśmy, co? To prawda. Na obozie w Pogorzelicy, to wspólne golenie głowy. Tu teraz pokażemy je w tym momencie, jak ja byłem wtedy była 5:30 gdzieś, bo tam wtedy szliśmy najpierw biegać do lasu, potem na pierwszy trening, dopiero śniadanie. No, czy albo 8, bo po prostu wstawaliśmy na śniadanie, ale to ta scena na przykład zrobiła mnóstwo. Ja też powiem szczerze, że strasznie mi się to wszystko podobało, jak to wygląda. Więc z tym Czerwem rozumiem, że ja z nim zresztą wczoraj rozmawiałem przez telefon przy okazji tego, że musiałem z tobą przeprowadzić ten wywiad. To się pośmieliśmy trochę i mówi, tak, my musimy odpocząć, ale wiesz, jakbyśmy się teraz spotkali, to my już odpoczęliśmy. Tak, to prawda, to prawda, że musimy odpocząć, tak sobie mówimy, nie wiem, czy chyba na siłę, ale jakbyśmy teraz się spotkali, jakby teraz tutaj wyskoczył, podejrzewam, że miśki byśmy zrobili. No to niespodzianka. Niespodzianka, i byśmy poszli sobie gdzieś na kawę i dalej cały czas rozmawiali. No jest to fajne, na pewno chemia jest między nami i cieszę się, że trafiłem na Kubę. Tak jak bardzo często słyszę, że to jest na odwrót, że Kuba ma szczęście, że jest ze mną, ale to jest zupełnie... Sytuacja jeden, nie? To jest zupełnie sytuacja, to jest wspólne tak jakby uzupełnianie się nie tylko na boisku, ale także poza nim. Ja od Kuby biorę wiele, on ode mnie, razem się uzupełniamy i w taki sposób większość meczów w tym sezonie tak wyglądała, tak mi się wydaje, gdzie później, kiedy już rozegraliśmy kilkanaście meczów razem, ta komunikacja już nie musiała być tak głośno i taka głośna i werbalna, już bardziej samym spojrzeniem wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, w jaki sposób chcemy się ustawić, więc to jest bardzo ważne, co zresztą na treningu z Pogoń Future środkowym obrońcą też starałem się tłumaczyć, że najważniejsze nie jest ta gra indywidualna, na której oczywiście trzeba się skupić i trzeba cały czas pracować, ale z zawodnikami, to jest drużyna i to z zawodnikami wokół i nie tylko z środkowym obrońcą, ale z defensywnym pomocnikiem, z bocznym obrońcą. Często jest mówione tak, że ważne jest to, żeby był lider defensywy, ten szef, a ja uważam, że te dwóch, jeżeli naprawdę bardzo dużo daje, bardzo dużo pomaga zespołowi, jest dużo łatwiej jednemu i drugiemu. No pewnie. To, że jesteście zgraną parą, to też stanowi o tym, co świadczy o tym, może bo już się zaplątałem, że gadałem z nim, on tam pytał, co u mnie, mówił, co tam u niego w tym miliku, a ja mówię, dobra, mieliśmy jakieś, wiesz, ciekawostki. No właśnie, nie wiem, Artur. I w końcu doszliśmy do jednej rzeczy, że mówi, no wiesz, jak ty go to zapytasz, to wiesz, że Jarek ma zawsze rację. Ja mówię, o, i to jest ciekawe. Doszliśmy do takiego wniosku, Jarek ma zawsze rację, ale tak nie ma racji. Znaczy, na pewno coś w tym jest, zgodzę się i pewnie jakbyś zapytał wszystkich chłopaków w szatni, to bardzo podobnie by powiedzieli, ale z drugiej strony ja bardzo często bronię innych, na których są, powiedzmy, już
już jest skazany przez, powiedzmy, jakąś osobę, albo już jest wyrobiony jakiś temat na cokolwiek, na sytuację, czy na osobę, czy na jakiś moment, na jakąś reakcję, to staram się zawsze jakoś bronić innych i może dlatego tak Kuba mówi. Ale nie zgodzę się, nie zawsze. Na pewno bardzo często, ale nie zawsze. Ale to już się wychodzi po prostu tylko i wyłącznie z mojej inteligencji. Ja już nic nie pomogę. Oczywiście, ja też się z tym spotkałem parę razy. Taka dyskusja często się kończy tym, że gdzieś dochodzimy do konsensusu, ale ja wiem, że to ja jestem tutaj minimalnie, że tak powiem, to ja zostałem lekko wygłodzony i to ja zmieniłem lekko zdanie. No tak to jest. To, co on jeszcze gdzieś tam mi zdradził, to do tego dojdziemy. A jeżeli chodzi o tego Kubę i o to, co on mi podpowiedział, to mi podpowiedział jedną rzecz. O co mam spytać? Ja mówię, powiedz mi jedną rzecz, o którą mam spytać i że Jarek odpowie, albo nie odpowie, ale będzie śmiesznie. I on powiedział, że wszystkich nurtuje jedna rzecz. Czy możesz się domyślić, co? Skąd masz ten telefon? Czekaj, ja nie mam go teraz, tylko możesz mi podać? Podaj ten telefon. Ten telefon jest zakupiony w internecie, czekaj, zakryję ten, jest kupiony w internecie, jest bardzo poręczny, mimo tego, że jest bardzo duży. Trochę jak Tetris. I faktycznie zajmuje mi bardzo dużo miejsca. To jest bardziej z miłości do BlackBerry, które miałem, jak byłem młodszy i po prostu liczyłem na to, że tak naprawdę kupując ten telefon nie wiedziałem, że jest tak duży. I tyle. Choć tak, no na pewno są różne śmieszne historie z szatni, gdzie chłopaki się śmieją, czy wziąłem laptopa i dlaczego rozmawiam przez laptopa, więc... No ale tak, to trudno, żeby w szatni nie było jakikolwiek cztery czasem, bo to ona tym żyje, że tak powiem. Ja sam to dostaję. Tak, ty na pewno. Ty, muszę powiedzieć, że za każdym razem, że to nie jest tak, że jest wybiórczo, ale ty za każdym razem dostajesz jakiś szyderczy komentarz. Ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, bo ciebie lubią wszyscy dookoła, wiesz? Bo gdyby ciebie nie lubili, to by mieli cię Zdążyłem zauważyć. Parę lat w tej szatni jestem. Mówiliśmy o tym, gdzie jesteśmy, w którym miejscu się znajdujemy, że to nie jest takie super reprezentatywne miejsce Szczecina, mimo że hotel Gryf, że paszczeciki. Tu w ogóle jadłeś kiedyś tu paszczeciki, pamiętasz to, czy nie? Nie, tutaj na pewno tutaj pracują, pamiętam, że było, ale nie jadłem. Nie. Tutaj pracują te same panie, jak ja byłem młody, ale jesteśmy w podobnym wieku, więc możesz sobie wyobrazić, te same panie, co do dzisiaj są tutaj one. No to... Potem kiedyś zapraszam. Na 2 do 3 i barszcz. To jest koszt jakichś 10 zł, więc nawet powiem ci, stawiam. Okej, okay. Ale to nie jest do końca takie miejsce, jak kiedyś było, bo to było kiedyś dużo więcej ludzi i tak dalej. Takie jakieś inne miejsce w Szczecinie masz ulubione? Tak na koniec dosłownie, bo może byśmy na następną rozmowę się tam właśnie mówili. Następną rozmowę? Teraz mieszkam w Mierzynie z rodziną i bardzo lubię w ogóle ten cały rejon. Chodzić do lasu z psami, na Mierzyniankę z dziećmi, więc chyba tam po prostu, nie mam jakiegoś tam specjalnie wielkiego, znaczy takiego specjalnego miejsca, w którym mam wielki, wielki sentyment. Wracając do tego miejsca, mi się ono do tej pory, znaczy ciągle bardzo podoba, zresztą w ogóle ja jestem dziwny, jeśli chodzi o upodobania, bo kiedyś też mi zadali pytanie, który stadion w Anglii najbardziej mi się podobał i powiedziałem, że Luton Town, tam gdzie byłem na wypożyczeniu. Więc jest przy lotnisku jakoś? To jest bardzo blisko lotniska, więc każdemu polecam w tym momencie wejść na Google, wpisać Luton Town. Pokażemy. Chyba się nazywa Kenilworth Road stadion, na tej ulicy, więc zobaczcie i zrozumiecie, dlaczego mi się tutaj cały czas podoba. Dziwi. Tak, stadion też mi się podoba. Nasz? Tak. Okej, okay, czyli... To wytniemy, okej, okay, to też wytniemy. Dobra, no, to robimy tak. Udało nam się, że tak powiem, zapętlić, zrobiliśmy jakąś swoistą ósemkę albo jakiś w ogóle ciekawy kształt. Okej, Jarku, ja Tobie bardzo dziękuję. To była jedna z tych fajniejszych rozmów, jakie mi się udało odbyć. Oczywiście przed kamerami, nie mówię prywatnie. Dzięki za udział i mam nadzieję, że jeszcze dużo razem wspólnych takich fajnych chwil w tej pogoni przeżyjemy. Na pewno. Ja również bardzo dziękuję.